Chwała Bogu, bracia i siostry. Jeszcze nigdy w tym zborze nie musiałem patrzeć tak daleko. Ale chwała Bogu za to, co się tu dzieje. Tak historycznie kilka razy byłem w różnych miejscach. Kiedyś byłem razem z moim szwagrem Zbyszkiem Oświecińskim w prywatnym mieszkaniu, kiedy tutaj była grupa domowa w Czechowicach. Potem przez długi czas spotykaliście się w hotelu i tam już byłem kilka razy i było wszystko blisko i ciasno. Kiedy było pierwsze nabożeństwo w tym budynku, byliśmy z małżonką i byliśmy w tej salce, która teraz jest kawiarenką. I tak wspaniale tutaj pastor Andrzej mówił o przyszłości tej salki. Dzisiaj jesteśmy tu, wiecie, Bóg jest wielki. Z chwały w chwałę prowadzi swój lud. Rzuca mi się to w oczy, dlatego że my w podobny sposób przechodziliśmy z czegoś małego do coraz większego. I musimy jeszcze wiedzieć to, że Bóg jest nieograniczony. A więc to pewno jeszcze nie jest koniec, bracie Andrzeju. To jest mały początek. Dziękujemy za zaproszenie. Serdecznie pozdrawiamy z naszego zboru w Jaworznie. Życzymy wam rozwoju i błogosławieństwa Bożego w każdej sprawie. Będziemy cieszyć się ze wszystkich słyszanych i oglądanych wspaniałych rzeczy. A w kierunku Romana, który przed chwilą składał świadectwo, powiem, że temat mój dzisiaj: a jak wygląda moje życie? Czy w drugiej osobie, a jak wygląda w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, twoje życie? A jak to życie zaplanował i chciałby widzieć Pan Bóg Wszechmogący? Drodzy, to jest dosyć poważna sprawa. Z jednej strony rzeczy jakby proste. My o nich wszystko, co należy wiedzieć, wiemy. Natomiast problem jest w praktyce naszego życia. Nasze życie jest podróżą na ziemi, rozpoczynającą się tym, że rodzimy się jak małe dzieci. Nie pamiętamy swojego przyjścia na świat, swojego rozpoczęcia życia, ale pamiętamy już młodszych, prawda? Pamiętamy nasze dzieci, pamiętamy dzieci, które rodzice przyprowadzają do zboru, które oglądamy. Otóż rodzimy się i rozpoczynamy wędrówkę naszą po tej ziemi. Bardzo ważne jest, abyśmy nigdy nie stracili tej świadomości, że nie pojawiliśmy się tu dziełem przypadku, ale że zostaliśmy stworzeni przez wielkiego, wszechmogącego Boga. I znamy to, ale dwa fragmenty chciałbym tutaj odczytać, które nam to potwierdzają. Jeden fragment to jest właśnie końcówka pierwszego rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. Kiedy Pan Bóg, stwarzając piękny świat, zadecydował, że jako koronę swojego stworzenia uczyni człowieka. I spójrzmy, co Pan Bóg zaplanował i co uczynił. 26 i 27 werset. Potem, a więc po stworzeniu wszystkiego na tej ziemi, odnośnie rzeczy i zwierząt, potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Drodzy, a więc jesteśmy dziełem stworzenia Boga. Jako uzupełnienie
dla nas, którzy czasem chodząc po tej ziemi, tak mówimy, a taki biedny jestem. A tak, no, moja figura nie jest taka. Może częściej niewiasty to wypowiadają, stając przed lustrem albo oglądając jakieś katalogi mody. Drodzy, co Boże Słowo nam mówi? W 139 psalmie psalmista mówi tak. Od 13 do 16 wersetu tylko może przeczytam. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. I duszę, cudowne są dzieła Twoje. I duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze z nich żadnego nie było. Drodzy, to jest krótki wgląd w to, co uczynił Pan Bóg i co on na, w czym On nas zna i jak pragnie też ukształtować nasze życie i wykorzystać je, aby ono było spełnione, tak jak słyszeliśmy, że bardzo ważne jest, aby nasze życie było spełnione. A więc zostaliśmy stworzeni przez Boga, zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. W związku z tym też wynikają z tego pewne bardzo znaczące dla nas w naszym praktycznym życiu rzeczy. Bo co to oznacza dla nas, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga? Otóż Pan Bóg posiada wolną wolę. I drodzy, może nie do końca możemy robić wszystko, ale zostaliśmy stworzeni ludźmi wolnej woli. I od początku, od pierwszych rodziców, aż do dzisiejszego dnia i dopóki świat będzie istniał i ludzie na nim, każdy z nas ma możliwość wybierania tego, co chciałby uczynić, jak chciałby żyć, czy wszystko się zrealizuje. Oczywiście wiemy, że z tym jest różnie, ale mamy możliwość wybierania, mamy możliwość podejmowania decyzji. Ponieważ Pan Bóg jest stworzycielem, my stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, my ludzie mamy możliwość tworzenia pewnych rzeczy. Znowuż nie wszystkich, ale jakże wiele rzeczy tworzy dzisiaj człowiek. Mamy dzisiaj tu wiele sprzętów, nosimy ubrania na sobie. Drodzy, mieszkamy w mieszkaniach, domach. To wszystko dzięki Bożej łasce darowanej ludziom stworzonym na obraz i podobieństwo Boże może tworzyć dzisiaj człowiek. I drodzy, kolejna rzecz, właściwie trzecia, i tutaj wymieniłbym ją jako ostatnią dzisiaj, to, że ponieważ Pan Bóg jest wieczny, to stworzył człowieka, który żyje wiecznie. Z Bogiem albo bez Boga, ale człowiek został stworzony, aby żyć wiecznie. Pan Bóg też wyznaczył ludziom na ziemi pewne cele i zadania. I apostoł Paweł, gdy przemawiał w Areopagu, to tak tą sprawę wyraził. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 26 i 27 wersecie czytamy znane nam przecież Słowo Boże, ale robimy dzisiaj jakby wgląd to, co ustanowił dla nas Pan Bóg i jakie darował nam możliwości. Otóż pisze, właściwie mówi apostoł Paweł tak. Z jednego pnia wywiódł Pan Bóg wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania.
żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież On nie jest daleko od każdego z nas. A więc wglądając w ten tekst, możemy zobaczyć, że zostaliśmy stworzeni dla pewnego celu i tym głównym celem jest dla nas, nie tylko dla nas, którzy gromadzimy się w zborach, w kościołach, ale praktycznie rzecz biorąc dla każdego człowieka, głównym celem jest, aby znaleźć Boga i aby żyć z Nim w społeczności. Bo apostoł Paweł dodaje, że zostaliśmy stworzeni przez Niego, ale zostaliśmy stworzeni też i dla Niego. Jak wygląda moje życie? Od czasu do czasu będę to pytanie wkładał, abyśmy chcieli mieć refleksję w trakcie tego rozważania, abyśmy też mogli wyciągnąć wnioski dla naszego dalszego życia. Mieliśmy niedawno koniec tak zwanego starego roku, i rozpoczynaliśmy nowy rok, prawda? I co wtedy dzieje się? Może nie wszyscy, ale niektórzy. Wiem, że tak robią pastorzy, wiem, że robią tak ludzie biznesu i jeszcze wielu innych. I wielu chrześcijan też w ten sposób patrzy na mijające pewne okresy, które Pan Bóg ustanowił dla nas, bo to jest dla nas pomocne, abyśmy zrobili pewien przegląd, jak wyglądało nasze życie, jak chcielibyśmy je prowadzić w kolejnym roku, w kolejnych dniach. Otóż, moi drodzy, Pan Bóg wyznaczył nam cele i zadania. To tak wszystko miało wyglądać bardzo ładnie. Ale z powodu nieposłuszeństwa człowiek, który został stworzony do społeczności z Bogiem, przez grzech utracił tą bliską społeczność. Drodzy, pocieszające jest to, że Pan Bóg nie skończył wtedy z człowiekiem. Ale Pan Bóg, który miał cel stwarzając ludzi na ziemi, zaczął pracować, aby odbudować, aby stworzyć możliwości, aby człowiek na nowo wrócił do społeczności z Nim. Dlatego też apostoł Paweł mówi, że Pan Bóg wyznaczył taki cel ludziom żyjącym w tych czasach na ziemi, aby szukały Boga, aby znalazły do Niego możliwość dojścia, aby pojednały się, aby nawiązały społeczność z Bogiem z powrotem. Dlatego wiemy, że to dzieje się dzisiaj przez Jezusa Chrystusa. Jak słyszeliśmy, On nie musiał przyjść i w takich ziemskich warunkach żyć. Nie musiał też oddać swojego życia na Golgocie, ale to wszystko uczynił, bo to był i to jest jedyny sposób, abyśmy mogli zostać oczyszczeni, abyśmy mogli zostać przywróceni do społeczności z Bogiem i w tej społeczności trwać. Kiedy przez Jezusa Chrystusa wracamy do Boga, to stajemy się nowym stworzeniem. A więc te rzeczy, które dla nas Pan Bóg zaplanował na tej ziemi, tak jakby stają się realne. My otrzymujemy nowe możliwości. Mamy możliwości, aby wykonywać Boże dzieła, aby czynić to, co Pan Bóg dla nas na tej ziemi przeznacza. I drodzy, czy łatwo nam w tym idzie? Gdyby nie było przeszkód, gdyby nie było trudności, to pewno wszystkiemu łatwo byśmy podołali. Ale zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę do czegokolwiek nie przyłożymy rąk, to bardzo często pojawiają się trudności. I to w tych sprawach przyziemnych, ale też i w sprawach
rozwoju Bożego Królestwa. Ale żeby człowiek mógł dobrze realizować swoje zadania i cele, to Pan Bóg nas do tego jeszcze dodatkowo przysposabia. I wiemy, że takimi rzeczami są wrodzone uzdolnienia, talenty, z którymi ludzie się rodzą. Mamy grupy muzyczne w naszych zborach. Pewno nie wszyscy z nas mogliby usiąść i zagrać. Nie wszyscy pewno poprowadziliby w śpiewie. Gdy mamy się dołączyć, to jest już nam łatwiej. Otóż Pan Bóg obdarowuje ludzi talentami. A więc to jest jedna grupa rzeczy, którymi zostajemy obdarowani, aby wykonywać swoje cele, aby realizować to dzieło, które Pan Bóg przewiduje, że my możemy wykonać. Drodzy, Pan Bóg również przez różnego rodzaju obdarowania nas w życiu, gdy żyjemy na tej ziemi. Wspomniane tu było, że możemy pracować. A więc kiedy pracujemy, kiedy wykonujemy nasze codzienne obowiązki, kiedy uczymy się, to zdobywamy też możliwości do tego, aby nasze cele na tej ziemi realizować lepiej i lepiej. To wszystko jest Bożym obdarowaniem dla nas. Ale też jako chrześcijanie musimy spojrzeć na to, że Pan Bóg szczególnie nas chce przysposobić i przysposabia i dary duchowe, dary Ducha Świętego. One są tym przysposobieniem do tego, abyśmy mogli być też użyteczni na polu życia duchowego. Ktoś może mieć dar mądrości, ktoś może mieć dar szczególnej wiary, ktoś może mieć proroctwo, takie szczególne, pomazane słowo od Boga i gdy je mówi, to jest to słowo zachęceniem do tego, aby wielu ludzi poderwało się dla sprawy Królestwa Bożego. Ktoś może mieć szczególny dar ewangelizowania, ktoś może mieć dar uzdrawiania, ktoś może mieć jeszcze różnego rodzaju inne duchowe dary, które przydają się i które sprawiają, że sprawa Królestwa Bożego może rozwijać się zdecydowanie lepiej niż tylko ludzkimi metodami, ale też w zdecydowany sposób jesteśmy w stanie pomóc człowiekowi, bo to już tak jakby sam Pan Bóg przez nas oddziaływał. Drodzy, a więc tutaj Pan Bóg przedstawia nam, właściwie Pan Jezus będąc na tej ziemi, przedstawia nam w podobieństwach, między innymi w podobieństwie o talentach, tą możliwość odebrania od Boga tego, czym On nas wyposaża. I Pan Jezus, bo każda z tych przypowieści, podobieństw, jest ich kilka, które mówią o tym, że człowiek na tej ziemi jest obdarowany przez Boga do pełnienia tej roli, którą Pan Bóg jemu wyznacza. Ale każde z tych podobieństw kończy się tym, że w pewnym momencie jego Pan przychodzi i rozlicza. Do naszej pracy, do naszej służby, do naszego praktycznego życia Pan Bóg daje nam też ludzi. Bo gdybyśmy byli tylko jednostkami gdzieś na bezludnej wyspie, niewiele moglibyśmy uczynić. Kiedy ja patrzę na to, w jaki sposób ja mogę coś więcej dokonać, to dzięki temu, że mam
koło siebie jeszcze szczególnych ludzi. I myślę, że tutaj warto wymienić rodzinę. Otóż dla męża żona, dla żony mąż jest taką odpowiednią pomocą, aby realizować to dzieło, które Pan Bóg daje nam do wykonania. Kiedyś przed zborem powiedziałem, że chociaż ja nie jestem, wiecie, nie należę do grupy ludzi, którzy może zbyt dużo wielkich rzeczy dokonali, ale to, co z łaski Bożej mogłem uczynić, to duża zasługa mojej żony, która w tym czasie wykonywała wiele domowych obowiązków i ja już nie musiałem być w to zaangażowany. Tak więc Pan Bóg daje nam ludzi, a Kościół? Kościół jest tą szczególną jednostką. Tak patrzę tutaj na brata Andrzeja, często z nim rozmawiam i on jest tak podniecony pozytywnie tym, co tutaj przez ten okres remontu się działo. Ale gdybym zadał mu pytanie, co zrobiłbyś sam bez tych ludzi? Drodzy, Pan Bóg daje nam ludzi i współpracując możemy wykonywać wielkie dzieło, mając na uwadze oczywiście, że ciągle musimy w społeczności z Nim to czynić. Bo Pan Jezus bardzo jasno powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Dlatego też musimy we właściwy sposób dbać o nasze rodziny, o naszych małżonków. Musimy troszczyć się o naszych braci i nasze siostry w Kościele, abyśmy mogli wszyscy razem tak funkcjonować, aby wzajemnie się budować i wzajemnie sobie pomagać. Dzisiaj patrzymy na małżeństwa, na rodziny. Z przykrością kiedyś musiałem zaakceptować sprawę, że ktoś powiedział, rozwodzę się z moją żoną. Jako bracia zastanawialiśmy się, gdzie został popełniony błąd. Bo to małżeństwo nie trwało długo. Otóż Biblia daje nam wskazówki dla tego, aby we właściwy sposób wybierać małżonka. Ja tak dla siebie kiedyś mocno uchwyciłem to, jakie było pragnienie Abrahama w stosunku do ożenku jego syna Izaaka. Abraham jako Boży człowiek nie chciał, aby jego syn brał z tego ludu pogańskiego żony. Ale z modlitwą, z rozwagą posłał do swojej rodziny sługę, aby stamtąd przyprowadził żonę dla jego syna Izaaka. Kiedy patrzę na inny przykład, bo zawsze dobrze jest zobaczyć przykład negatywny i pozytywny. Jakże innym przykładem jest Samson. Niesamowicie obdarowany człowiek przez Boga. Drodzy, czy wielu z nas może czasem jako dorastający chłopcy nie myśleliśmy, a gdybym był jak Samson? Mamy tutaj dwóch młodzieńców, to po prostu byście mogli wiele, wiele zdziałać. Drodzy, i zapragnął też się ożenić. Ale jak to wyglądało w jego życiu? Zobaczył filistyńską niewiastę i pomyślał, to będzie dobra dziewczyna
dla mnie, na moją żonę. Jego ojciec, jego matka próbowali mu wytłumaczyć, aby wziął ze swojego ludu, ale on uparcie powiedział: wydaje mi się, że właśnie ta będzie najbardziej odpowiednia. Drodzy, i pomimo tego, że to był człowiek wybrany przez Boga, wyposażony przez Boga, to jednak wiele problemów towarzyszyło mu w jego życiu z powodu tego, że nie realizował swojego życia w taki sposób, jak Pan Bóg chciałby, aby on to czynił. Dla dobrego, właściwego naszego życia, owocnego, potrzebujemy właśnie dobrych przykładów. Ja myślę, że kiedy czytamy Biblię, kiedy patrzymy na wzorce, które w niej znajdujemy, to tam znajdujemy doskonałe wzorce, jak realizować nasze życie. W jaki sposób my, jako Boże dzieci, jako ludzie Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, możemy swoją służbę, swoje zadanie, swój cel, który Pan Bóg włożył do naszych serc i każdy z nas, jeżeli nie dokładnie, to przynajmniej z grubsza wie, co powinien w swoim życiu czynić, aby realizować plan, aby realizować powołanie, które Pan Bóg złożył w jego życie. Kiedy myślę o wzorcach, to myślę, że tym najlepszym wzorem dla naszego życia, dla naszego postępowania na tej ziemi jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, pisząc list do Filipian i mówiąc o relacjach między ludźmi, napisał: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I tam wymienia kilka rzeczy, które charakteryzowały Pana Jezusa Chrystusa i które, jeśli będą charakteryzować nasze życie, to w naszych relacjach w rodzinach, w naszych relacjach w kościele, w naszych relacjach między sąsiadami, po prostu my będziemy zawsze wzorami. W liście do Hebrajczyków autor w 12 rozdziale pisze: patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Ten, który dobrze rozpoczął, który całe życie swoje prowadził godnie i który zakończył też chwalebnie. Gdy Pan Jezus miał kończyć swoje życie, to w swojej arcykapłańskiej modlitwie, modląc się, powiedział: Ojcze, wypełniłem Twoją wolę na ziemi. Bracia i siostry, jak wygląda nasze życie? Gdybyśmy dzisiaj mieli wyrazić taką opinię o sobie, chociaż my o sobie nie jesteśmy pewno w stanie takiej rzetelnej opinii wyrazić, to czy moglibyśmy stanąć przed Bogiem, czy uklęknąć, jak to uczynił Pan Jezus w tej arcykapłańskiej swojej modlitwie, i powiedzieć: Ojcze, wypełniłem Twoją wolę na ziemi. Drodzy, to jest najwspanialszy wzór, w którym możemy zasięgnąć dla naszego życia wszystkiego, czego potrzebujemy. Dlatego, że jest napisane, że Jezus Chrystus skosztował wszystkiego, przeszedł przez różne okoliczności. On był z uczniami, których powołał, on wśród niewiast się obracał, on wśród uczonych w piśmie, on wśród wrogów, on był również kuszony przez szatana, on przeszedł przez różne okoliczności życia na ziemi.
I w tym wszystkim okazał się zwycięski. I dlatego na koniec mówi: Ojcze, wypełniłem na ziemi Twoją wolę. Ale my wolelibyśmy mieć jakiegoś człowieka jako wzór do naśladowania, bo oczywiście Pan Jezus był Synem Bożym i gdy czytamy na kartach Słowa Bożego, że On doświadczył wszystkiego, tego co my doświadczamy, to jednak autor dodaje z wyjątkiem grzechu. A my jesteśmy grzeszni, my musimy przychodzić nawet jako dzieci Boże, przed oblicze Boże i mając świadomość, że nie wszystko jest takie doskonałe, że nie we wszystkim radzimy sobie tak, jak może nawet sami chcielibyśmy, że czasem się potykamy, musimy uklęknąć i powiedzieć: Panie, wybacz, potrzebuję Twojego oczyszczenia, potrzebuję odnowy mojego życia. Ale wolimy mieć jakiegoś człowieka jako wzorzec. Bracia i siostry, ja lubię patrzeć na współczesnych sobie ludzi, ale najlepsze wzorce jednak tak w całej pełni pokazane są na kartach Słowa Bożego. Bo autorem Biblii jest Duch Święty, jest Pan Bóg. I my, jeśli chcemy objawić coś ze swojego życia albo powiedzieć coś o kimś, to raczej się staramy troszkę wygładzić tą opinię. Gdy mówimy o sobie, gdy składamy świadectwa ze swojego życia, to bardzo często mówimy o tym, co dobre. Kiedy Pan Bóg mówi o ludziach, kiedy Pan Bóg przedstawia nam świadectwa, abyśmy z nich brali przykład, dobry naśladowali, a zły odrzucili, to mówi tak, jak to było naprawdę. Drodzy, ale dla mnie takim wzorcem, godnym naśladowania, na tyle, na ile jest o nim napisane, jest apostoł Paweł. To był człowiek, który żył po swojemu. Człowiek, który mocno nagrzeszył, prześladując Kościół Pana Jezusa Chrystusa, wtrącając do więzienia i przyczyniając się do śmierci wielu niewinnych ludzi. Dzisiaj modliliśmy się o Kościół prześladowany. Czytamy notatki często, w jakim trudzie ludzie znoszą życie, oddając swoje serca Panu Jezusowi, a żyjąc w krajach, w których władze, w których ich współobywatele nie są przychylni wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, to są wielkie wyzwania, które stoją przed tymi ludźmi. My w spokoju się zgromadzamy, mamy wspaniałe domy modlitwy, mamy wolność w naszym kraju, mamy wszystkiego pod dostatkiem i może nawet nie zawsze wszyscy są za to wdzięczni. Drodzy, to jest wielka łaska, którą Pan Bóg nam w naszym kraju tutaj daje i to są niesamowite możliwości, które możemy wykorzystać. Drodzy, ja patrzę na swoje życie i widzę, że nie do końca wykorzystuję te możliwości, które Pan Bóg w moim życiu mi darował i które mam dzisiaj również. Ale apostoł Paweł, gdy on spotkał się z Panem Jezusem, to jego życie tak się przemieniło, tak zostało przemienione, że on, poznawszy Pana, zapragnął Jemu służyć całym sercem. Drodzy, był pod każdym względem, kiedy czytamy słowa, które on nam zostawił w swoich listach, pod każdym względem wzorem. On sam kierował swoim życiem zgodnie z Bożą wolą,
Był otwarty na to, aby w każdym momencie, pomimo swojego takiego pobożnego planu zwiastowania Ewangelii, być otwarty jeszcze na to, co w danym momencie sam Pan Bóg mu powie. I wtedy nie kłócił się, ale wybierał to, co było na ten czas Bożą wolą. Dlatego, kiedy patrzymy na jego życie, na jego osiągnięcia, na to, jak przygotował również pracowników, którzy po nim przejęli dzieło pracy w Kościele, to rzeczywiście jest dla mnie wielkim wzorem. Dlatego też i on, pisząc do swojego syna umiłowanego w wierze, do Tymoteusza, mówi: czyń tak jak ja. Słowo, które ja tobie przekazałem, to ty przekazuj dalej. I bądź wierny w tym, co ode mnie się nauczyłeś. Drodzy, to jest wielkie dzieło. Życie Pana Jezusa na tej ziemi, pomimo całej wspaniałości, z Bożej woli, w bardzo młodym wieku Pan Jezus to życie zakończył. Apostoł Paweł, pomimo bardzo owocnego życia, które spowodowało, że Kościół po dużej części nawet Europy się rozwinął. A Pan Bóg nie dał mu dożyć takiego wieku, jaki ja dzisiaj mam. Przynajmniej tak podają podania historyczne. A Pan Bóg daje nam życie. Ale tak jak skończyło się życie Pana Jezusa na ziemi, tak jak zakończyło się życie apostoła Pawła na ziemi, jak wielu bohaterów, wspaniałych ludzi wiary, życie się zakończyło, tak pewnego dnia zakończy się też i moje życie, ale też i twoje życie. I w związku z tym tak bardzo ważne jest, abyśmy zadawali sobie pytanie: jak wygląda moje życie? Czy w moim życiu realizuję na co dzień Bożą wolę? Czy wypełniam Boże powołanie, które On mi dał? Drodzy, ja nie będę mówił dzisiaj przykładów różnych powołań. Każdy z nas, żyjąc na tej ziemi, a jeśli my żyjemy w Kościele, to tym bardziej, coraz bardziej przez słuchanie i czytanie Słowa Bożego zdajemy sobie sprawę, do czego to Pan Bóg nas wzywa, do czego nas powołuje, gdzie chciałby nas użyć, w czym jesteśmy obdarowani i możemy te dary, talenty, którymi On nas obdarował, użyć dla sprawy Królestwa Bożego. Możemy zadać sobie dzisiaj pytanie: jak oceni mnie Pan Bóg? Za każdym razem, gdy Pan rozdzielający talenty wracał, to wszystkich, którzy otrzymali talenty, oceniał. I On oceniał. I niektórzy odebrali wspaniałą nagrodę, odebrali wspaniałą pochwałę, ale w każdym przypadku znajdowali się ludzie, którzy nie odebrali pochwały, a którzy musieli ponieść karę. Apostoł Paweł pisze, że my wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odebrał to, co według tego, co uczynił w swoim życiu. Dzisiaj mamy dobry czas. Dzisiaj mamy dobry czas, aby nad tym się zastanowić, aby dać sobie odpowiedź i aby też jeszcze zrobić coś, co może zmienić nasze życie. Pierwszą, najważniejszą sprawą jest to,
aby zadać sobie pytanie, czy ja jestem zbawionym dzieckiem Bożym? Czy mam pewność zbawienia? Drodzy, kiedy czasem rozmawiamy wśród braci, to czasem ktoś mówi mi, wiesz, w moim zborze spotkałem kilka osób, które przyszło do mnie i powiedziało, wiesz, pastorze, ale ja nie mam pewności zbawienia. W moim biegu życia gdzieś to zatraciłem. Moi drodzy, jeśli dzisiaj byłby ktoś taki, kto nie ma pewności zbawienia, bo przyjdzie Pan Jezus i będziemy musieli stanąć przed Jego obliczem. Będziemy musieli zdać sprawę z naszego życia, ale pierwszą rzeczą, na którą On będzie patrzył, czy my uwierzyliśmy w Jego Syna, czy my uwierzyliśmy w Pana Jezusa, którego On posłał, aby nas zbawił, aby nam przebaczył. Jeśli nie masz pewności zbawienia, to dzisiaj w czasie końcowej modlitwy, albo gdy pójdziesz do swojego domu, to rozmyślaj nad tym i powierz swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi i rozpocznij nowy etap swojego życia. Ale jeśli jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, jako członek zboru, analizując swoje życie w kontekście tego, o czym mówi Biblia, w kontekście tego, czym zostałeś obdarowany przez Boga, to możesz zadać sobie pytanie, czy ja wypełniam Bożą wolę na tej ziemi? Czy moje życie nie wymaga zmiany? Czy ja nie potrzebuję, aby coś zmienić w moim życiu, aby wydać obfitszy owoc, aby w ogóle wydać owoc z mojego życia? Drodzy, jeśli chcemy być ocenieni, ja na koniec wymienię kilka takich sugestii, które mogą pomóc nam coś uczynić z rzeczy, które będą sprawiały, że my będziemy przyczyniać się do tego, że nasze życie będzie owocne. Po prostu musimy wziąć się do służby. Zostaliśmy powołani do społeczności z Panem Jezusem, aby otrzymać nowe życie, ale zostaliśmy powołani i wyposażeni do tego, aby stawać się użytecznymi w Królestwie Bożym, po prostu, aby służyć. I jak ja mogę służyć? Jak ty możesz służyć? Otóż módl się. Pierwsza rzecz to możemy się modlić. My od jakiegoś czasu praktykujemy takie dosyć, powiem, intensywne modlitwy i to o 6 rano. O 6 rano niektórzy zwątpili po drodze, ale jest grupa kilkunastu osób, które ciągle o 6 rano, tydzień w tydzień przychodzą. I drodzy, te osoby same składają świadectwo, że to ich poszerza w ich życiu chrześcijańskim. Coraz to nowe tematy do modlitwy się pojawiają. I w ten sposób ludzie angażują się i tak jakby wyczuwają, że to jest ich rola w zborze, aby wstawiać się w modlitwie na spotkaniu modlitewnym, ale też przenosząc to do swoich domów i modlić się o zbór, o jego służbę, o owoce w służbie, o nowych ludzi, o realizację planów zborowych, o dzieci, młodzież, o to wszystko, co wymaga dzisiaj wsparcia, o kaznodziejów, którzy zwiastują Boże Słowo. To wszystko dzisiaj wymaga wsparcia, abyśmy wszyscy mogli wzrastać do pełni wymiarów Chrystusowych i abyśmy mogli zdobywać nowe osoby dla Bożego Królestwa. A więc możesz się modlić,
jako członek Kościoła. Głosić Ewangelię, jeśli każdy z nas jest powołany do tego, aby zwiastować, ale jeżeli odczuwasz w swoim życiu taką wolność, taką radość, taką lekkość przy przekazywaniu Ewangelii ludziom niezbawionym, to to jest znak, że Pan Bóg daje ci takie powołanie i powinieneś to realizować. Odwiedzać chorych. Nieść pomoc potrzebującym i w zależności od potrzeb społeczności zborowej bądź ludzi nas otaczających możemy włączyć się w to wielkie dzieło budowania i posilania Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym zakończyć modlitwą, a potem pastor będzie może jeszcze coś chciał uczynić. Abyśmy mogli dzisiaj, analizując tą myśl, jak wygląda moje życie? Czy moje życie jako osoby stworzonej przez Boga, zbawionej przez Pana Jezusa Chrystusa, powołanej do życia nowego w Kościele Jego, do służby, do życia w aktywności, czy ja realizuję dobrze moje dzieło? Jeżeli jesteś zbawiony, to w tej modlitwie możesz powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że dałeś moje nowe życie. Ale jeżeli nie masz pewności zbawienia, jeżeli jesteś tu, a nie masz pewności zbawienia, to to jest najważniejsza sprawa. Możesz w tej modlitwie powiedzieć: Panie Jezu, ja Ciebie potrzebuję. Ja potrzebuję Twojego przebaczenia. Ja pragnę nowego życia. Ja chcę żyć dla Ciebie i rozpocznie się nowy okres w Twoim życiu, w którym będziesz mógł rozwijać swoje dary, talenty w służbie dla swojego Boga. A jeśli żyjąc w Kościele coś do tej pory zaniedbałeś i widzisz, że jednak są większe możliwości, aby użyć swoich talentów, aby użyć swoich darów, aby użyć środków, którymi Pan Bóg Cię obdarowuje, to możesz powiedzieć: Panie, od dzisiaj chcę Tobie lepiej służyć, aby wtedy, kiedy Ty przyjdziesz, abyś mógł dać mi wspaniałą nagrodę za to, co mogłem dzięki Twojej łasce i z Twojej woli uczynić. Powstańmy do wspólnej modlitwy, drodzy. Wielki Wszechmogący Ojcze, jesteśmy na tym miejscu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby oddać Tobie chwałę, aby Ciebie uwielbić. Panie, bo Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. Panie, wdzięczni Ci jesteśmy za wszystko, czym nas obdarowałeś. Dziękujemy Ci, że jesteśmy dziełem Twojego stworzenia. Dziękujemy Ci, że cudownie nas stworzyłeś. Panie, jeżeli ktokolwiek myślał inaczej, to spraw, abyśmy mogli myśleć wszyscy zgodnie z Twoją wolą, że każdego z nas indywidualnie ukształtowałeś najlepiej, jak tylko tego sobie życzyłeś. Dziękuję Tobie, Panie, za każdą osobę dzisiaj na tym miejscu. Panie, dziękuję Ci za ten zbór, który się rozwija, który pracuje, który remontuje, który czyni dobre, nowe rzeczy. Panie, proszę Ciebie, abyś, Panie, w tym zborze zbawiał ludzi. Jeśli jest tu jakaś osoba, która jeszcze nie jest z Tobą pojednana, Panie Jezu, to Ty zamieszkaj w tym sercu, otwórz to serce i uczyń je swoim dzieckiem, swoją córką albo swoim synem i prowadź dalej i błogosław. Panie, proszę Ciebie też o wszystkich, którzy zostali włączeni do tego Kościoła, aby mogli zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z Twoim powołaniem, zgodnie z obdarowaniem, które otrzymali, Panie Jezu, usługiwać wzajemnie sobie, czyniąc wspaniałe dzieło, które może jeszcze bardziej poszerzać granice tego zboru,
A Tobie za to wszystko, dobry Ojcze, w imieniu Pana Jezusa, niech płynie cześć i chwała i uwielbienie. Amen.